Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Rukowicz, Polski Kurs Blendera. Opowiem teraz, jak działa sensor Message, który jest znowuż przedłużeniem tej naszej serii dotyczącej Blender Game Engine. Weźmy sobie może Game Logic. No i teraz, aby pokazać, jak działa ten Message, potrzebuję przede wszystkim zbudować sobie scenę. Na początku dodam taki plane. Następnym planem ustawię sobie kostkę taką jak cube i postawię ją po lewej stronie. I teraz, jeżeli będę miał kolejną kostkę, która będzie sobie leżała na przykład spokojnie w tym miejscu, to chciałbym, aby ta kostka, nazwijmy ją kostką A, wysyłała jakąś wiadomość do kostki B. Weźmy sobie, nazwijmy ją A. Ta tutaj się będzie nazywała B. OK. I teraz załóżmy, że wtedy, kiedy ta kostka A spadnie na tego plane'a, dotknie go, będzie z nim w kolizji, wtedy wyśle wiadomość do tej kostki, a ta kostka wtedy podniesie się na pewną wysokość, spadnie i wyśle z powrotem wiadomość do tej kostki. Spróbujmy zrobić tego typu układ. A więc na początku potrzebujemy użyć czegoś takiego jak sensora collision, aby zauważyć jakby zderzenie z tym plane'em tutaj. Wystarczy tylko, że dodam po prostu collision i już. Natomiast użyję aktuatora, który również wysyła message i ten message zostanie wysłany do obiektu B. I może zawierać jakikolwiek tekst, na przykład kwe, i to powinno wystarczyć. Teraz. Ta kostka ma wysłać wiadomość do B. B za to musi odebrać za pomocą sensora message tę wiadomość. Ta wiadomość musi mieć tytuł kwe. Jeżeli nie podam żadnego tytułu tutaj, to odbierane będą wszystkie wiadomości, no i na każdą wiadomość taka kostka będzie reagować wtedy. I teraz jak taka wiadomość została odebrana, to powinienem wysłać wiadomość do kostki A, na przykład z wiadomością ASD. Takie coś możemy spokojnie zrobić. Zobaczymy, jak to będzie działało. I teraz ta kostka z kolei, jeżeli odbierze już wiadomość ASD, to powinna na przykład sama się podnieść do góry. Zaraz to zrobimy. Weźmy sobie tutaj message ASD i tutaj również ASD, żeby było wiadomo, co to jest po zwinięciu. I teraz tą wiadomość należy, znaczy tą akcję należy zdefiniować. Podnieśmy ją na wysokość 5 na przykład. O, w ten sposób. I już. Tu będzie to działać, muszę jeszcze wrócić do tej drugiej kostki, aby ustawić wszystko jak trzeba. Tutaj mam reakcję, natomiast ta reakcja powinna również zostać jakby wzbudzona przez ten message. Message nazywa się kwe. Jak dostanie kwe, to wysyła message ASD, a jednocześnie powinna się podnieść do góry na wysokość na przykład 5. OK? Tak to będzie wyglądało. Teraz przeanalizujmy dokładnie naszą akcję. Co się stanie? Ta kostka opadając wywoła kolizję z tym podłożem tutaj. Kolizja powinna wysłać wiadomość do kostki B. Kostka B po uzyskaniu tej wiadomości powinna podskoczyć na wysokość 5 i jednocześnie wysłać wiadomość do kostki A. Kostka A odbierając tę wiadomość za pomocą sensora message powinna podskoczyć na wysokość 5. Zauważmy, że kostka odbierając tę wiadomość będzie prawdopodobnie już bardzo nisko. Zobaczymy, co się stanie. Uruchommy to. Nie jest to dokładnie symetrycznie zdefiniowane, ale zobaczymy, jak działa. Jak widać, nic się nie dzieje. Zapomniałem jednej rzeczy. Te kostki powinny być bryłami typu Rigid Body, a więc będą wtedy mogły spokojnie opadać. A więc wybieram stąd Rigid Body. Automatycznie włącza się, że to jest aktor. Tak samo tutaj Rigid Body, aktor. I patrzymy, co teraz. Spadła. I obie podskoczyły. I teraz już sobie będą obie podskakiwać. Gdybym chciał, aby podskakiwały na przemian, musiałbym pozwolić, aby na przykład ta kostka spoczywała przez jakiś czas na tym podłożu tutaj. I wtedy ten sensor collision, który na początku ją aktywuje, musiałby być nieaktywny. Możemy sprawdzić to, naciskając tutaj tab. Zobaczymy, czy wtedy będzie działał po prostu tylko wtedy, kiedy jego stan się zmieni. I tak samo trzeba będzie zrobić to tutaj. Jeżeli ta kostka upadnie, to chcielibyśmy, aby wysłała komunikat do tej kostki kolejnej. A więc ona komunikat już wysyła. Znaczy nie wysyła, ona odbiera komunikat. A więc musi mieć tutaj dodatkowy jeszcze collision i wtedy dopiero będzie mogła wysłać komunikat, który nazywa się message ASD. Właśnie to tutaj naplątałem. Przerwijmy może tę linijkę i dodajmy do tego collision. Teraz jest symetrycznie. Jeżeli jest kolizja tej kostki B z podłożem czy czymkolwiek, wysyła wiadomość do kostki A. Natomiast chcemy, żeby to również działało tylko wtedy, kiedy raz się wydarzyło. Sprawdźmy po prostu, jak to działa. No i mamy teraz sytuację taką. I mamy dwie pykające elegancko kostki,
No i w zasadzie o taki efekt mi chodziło. Ale to działa tylko i wyłącznie dzięki temu, że mamy tutaj przesyłanie komunikatów. Pozwólcie, że opowiem o tym jeszcze raz, tak aby się mogło utrwalić. Jeżeli ktoś nie zrozumiał, będzie musiał ten filmik obejrzeć ponownie. Ok, mam teraz sytuację taką. Porządkuję tutaj, zamykam wszystko, że pierwsza kostka wykrywa kolizję z podłożem, jeżeli na to podłoże opadnie. Jednocześnie po wykryciu tej kolizji sprawdza, czy otrzymała jakąś wiadomość ASD, ale na razie to zignorujmy. Ta kolizja wywołuje akcję, która powoduje, że kostka wysyła wiadomość do drugiej kostki. Druga kostka otrzymuje tę wiadomość za pomocą tego sensora tutaj i po otrzymaniu tej wiadomości przesuwa się do położenia 5. I teraz, jeżeli ta kostka w położeniu 5 zacznie spadać, to w tym momencie zdarzy się prędzej czy później z tym naszym podłożem i za pomocą sensora collision wyśle komunikat do kostki A o treści ASD. I kostka A ten komunikat przechwytuje tutaj i po przechwyceniu tego komunikatu sama podnosi się na wysokość, ustawmy tutaj na przykład 7. Zobaczymy, jak to będzie wtedy wyglądało. Jest tu jeszcze jedna rzecz, którą zauważyłem, uruchamiając to po raz pierwszy. Ta kostka skacze niepotrzebnie do góry po raz pierwszy, ale zaraz wytłumaczę dlaczego. Proszę bardzo, opadła i teraz ta podnosi się na 5, ta na 7, ta na 5, ta na 7. I to już będzie cyklicznie działało. Teraz to, że ta pierwsza kostka wyskakuje na wysokość od razu 7, mimo tego, że jest w powietrzu, związane jest z tym, że przecież ten silnik startuje dla wszystkich obiektów jednocześnie, a więc również dla tej kostki, a ta kostka leży na podłożu. W związku z tym znajduje się już teraz w tym stanie collision. No i teraz to collision powoduje wysłanie wiadomości, a ta wiadomość oczywiście podrywa mi tą kostkę do góry tutaj. A więc tak naprawdę ta kostka powinna wyskoczyć do góry tylko wtedy, kiedy jest collision, znaczy powinna wyskoczyć do góry, kiedy jest ta wiadomość przesłana, ale jednocześnie razem z tą wiadomością mamy tutaj ustawione collision i to pozwala nam już określić same zachowanie związane z kontrolerem. Czyli ten message nie zawsze powinien się wykonać, ale tylko wtedy, kiedy już jesteśmy w stanie collision. A to można ustawić, łącząc sobie sensor z tym kontrolerem. Zaraz sprawdzimy, czy to działa. Ta kostka nie powinna już teraz polecieć do góry, ponieważ wiadomość, którą otrzyma lub będzie otrzymywać, zadziała tylko wtedy, gdy będzie sama w kolizji z tym obiektem. Proszę zobaczyć, opadła i teraz jest już wszystko prawidłowo, przynajmniej przez chwilę. Teraz, ponieważ ona już leży i niestety jest już w stanie kolizji, to wiadomość otrzymana drugi raz powinna zadziałać. Nie zadziałała. No to już są kolejne sprawy, które należałoby zdebugować, a ja, przepraszam, tak naprawdę miałem mówić tylko i wyłącznie o tym sensorze message. A więc pokazałem, jak on działa. On pozwala wysyłać różnego rodzaju informacje pomiędzy różnymi obiektami na scenie i przez to jest bardzo ważne. Możemy dzięki temu korzystać z niego do przesyłania i tworzenia różnych dziwnych akcji. A jak to poprawić, pozostawiam Wam jako pracę domową. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.